dawno, dawno temu żyła sobie piękna królowa o imieniu Jadwiga. A było to w 1373 roku, kiedy przyszła na świat. Wiele legend i opowieści o niej krążyło. Jednak swoje osobiste szczęście poświęciła dla dobra ojczyzny. Na naszych kartach historii zapisała się jako królowa Polski od 1384 roku. A jedną z legend, którą przedstawić chcemy, jest niewątpliwie inspirująca fabuła, która po dzień dzisiejszy zawiera wiele tajemniczych wątków. Idźcie i rozgłoście nowiny o budowie kościoła. Poszukuję robotników silnych, chętnych i oddanych. Uczynimy, jak każesz, nasza królowo. Ogłaszamy nowinę. Nowina dla wszystkich, którzy chcą budować kościół. Dobrze, żeście przybyli. Chcę i pragnę zarazem, aby tu, w tym miejscu, powstała Boża Świątynia. Niech będzie to miejsce spotkania i pojednania ze Stwórcą oraz przekazywania prawd wiary. Przystąpcie zatem do pracy i czyńcie swoją powinność. Robotnicy zaczęli pracować. Królowa codziennie nadzorowała i obserwowała pracę swoich poddanych. Aż pewnego razu... Pani, królowo nasza, mam w domu bardzo chorą żonę i dużo dzieci. Jestem biedny. Nie stać mnie na jej leczenie. Nie martw się i pamiętaj, że miłować kogoś to najcenniejszy dar na świecie, a człowiek nie może i nie powinien żyć bez miłości do drugiego człowieka. Pozwól, że postawię stopę na tej skale i wręczę ci klamrę z mego trzewika, aby umniejszyć temu cierpieniu. Weź ją i niech sprawi szczęście i radość w twojej rodzinie. Pani, królowo nasza, cóż mam uczynić za twą dobroć i hojność? Jakżeś jest łaskawa nasza królowo. Poprzez twą niezwykłą dobroć i mądrość zaskarbiasz serca nas, poddanych i oddanych tobie. Ja kocham swój naród i dla niego jestem gotowa się poświęcić. Pamiętaj, życie nam zsyła czasem zły los, którego nie zawsze pojąć możemy, ale musimy się w trudnych momentach naszego życia wspomagać, bo człowiek człowiekowi jest najbardziej potrzebny do szczęścia. Pani, królowo nasza najjaśniejsza, nic nigdy mną tak nie poruszyło i nie zachwyciło jak piękno twojej duszy, która jest klejnotem i nadzieją dla nas, najwierniejszego tobie ludu. Idź i czyń dobro. Spełniło się moje największe marzenie. Żona wyzdrowiała. Będzie żyła. Słyszycie? Żona moja jest zdrowa. A i dzieci pojedzone. Czuję, że dopiero teraz wraca mi siła i jeszcze większa chęć do pracy. Cóż to się dzieje, że patrzysz tak dziwnie? Pokaż ten kamień. Toż to istny cud. Ludzie, ludzie, to niepojęte, co widzę. Trzeba oznajmić to rajcom. Pobiegnę i ogłoszę o niebywałym wydarzeniu. Wiem, co nam zwiastujesz. Już słyszeliśmy o niebywałym cudzie. Trzeba go ogłosić całemu miastu. Uwaga! Uwaga, mieszkańcy miasta Krakowa! Przybywajcie zobaczyć cud nad cudami. Toż to jakaś przedziwność, która nawiedziła nasze miasto. Popatrzcie, istne kuriozum. Widzicie? Toż to skała. Skała,
na której widnieje, jakby zaczarowana, stopa naszej królowej Jadwigi. Co my teraz zrobimy? Co uczynimy? Co uczynimy? Posłuchajcie mnie teraz! Tę oto skałę, którą tu widzicie, wmurujemy w ścianę nowo powstającego kościoła. Tego, który tu budujemy. Po to, aby nawet po wielu, wielu latach ludzie mogli podziwiać i oglądać cudowne odbicie stopki królowej Jadwigi. Niech żyje nasza królowa! Wiwat, wiwat, wiwat! Niech żyje nasza królowa! I po dzień dzisiejszy na ścianie kościoła Najświętszej Maryi Panny możemy zobaczyć napis Stopka Królowej Jadwigi, a sama Jadwiga Królowa Polski zasłynęła jako wybitna władczyni. Poddani darzyli ją miłością ze względu na jej pobożność i wrażliwość na ludzką krzywdę. Podczas swojego panowania wspierała rozwój kultury i opiekowała się szpitalami. W 1997 roku Jan Paweł II ogłosił świętą królową Jadwigę patronką Polski, Litwy i Rusi.